A ja sobie gram na gramofonie. Trali tra la la la, trali tra la la la. Kurczę, dawno takiego roweru nie widziałem. Nie wiem, czy sobie nie sprawić. Ja sobie razem z żonką robił wycieczki rowerowe. Sezon na rowery solidny. Ale jak piece są? No ponoć piece są. Kartonowe królestwo. Kurka wodna, ale towaru. Idę dłubać, grzebać. Wściekłe psy. Zdjęcie z filmu. Plak. Mini Morris. Jakieś płyty, ale padało. Kurczę. Mokre to. Nie, jest jakoś mokre. Teraz pewnie wystawione. Ale niemieckie szlagiery to bez sensu grzebać. Taki Siemens. Zobaczcie, ja przeglądałem płyty i legenda polskiej sceny muzycznej. Poznajecie? Cześć, tutaj zespół Big Cyz. Jestem znanym łowcą winylowym. Zawsze, kiedy tylko mam czas, wstaję wcześnie rano, a jest dzisiaj sobota. Przychodzę tutaj do kolegów i wyławiam takie perełki, jak na przykład Rolling Stones, Vegas Banquet. Człowieku, gdzie ty to znajdziesz? Pink Floyd, Wish You Were Here, Electric Light Orchestra, New Order, jako jedno z najlepszych płyt. I w świetnych cenach, także zachęcam wszystkich do słuchania winyli. Sam ostatnio zafundowałem sobie pomieszczenie, dobry gramofon z winylami. Wracam do starych winyli, które zbierałem przez lata, gdzieś tam odkładałem w szafie, a teraz dokupuję nowe. I wiecie co? Teraz jest tak, że ludzie nie mają czasu słuchać winyli, więc polecam wszystkim wygospodarować sobie godzinkę, żeby ten winyl przesłuchać i się nim delektować. Słuchajcie winyli, kupujcie winyle. O, i kolejny Siemens dzisiaj. Szukaj takiego człowieka, który jest tam. O, czekaj, jest. Komiksy. Po niemiecku albo po holendersku. A to od firmika tego nie sprzeda, tego pokrywki? Tak? Emanuel. Kolejny magnetofon dziś. Jakiś wysyp tych magnetofonów. Techniki nie złe, no przecież jak każdy gra w innej drużynie, to trzeba grać w jednej drużynie. Można tam iść, ale tu musi być granie, oni się nie rozumieją jeszcze. Ale czy ten piątek, nie potrzebny drużyny. Za dużo dzisiaj nie ma wystawców, bo ja musiałem czekać 2 godziny, zanim skończy się deszcz i burza, żeby tu przyjechać, więc sporo osób zostało wystraszonych tą pogodą poranną, więc jest jak jest, ale no nic, no trzeba szukać dalej. Ciuchów od groma.
sprzęt widzę, podejdę, zobaczę. Zaskoczeni, kogo spotkałem, też buszującego w płytach winylowych na starociach. No ja byłem zaskoczony, bo kilka płyt Big Cyca posiadam w swojej kolekcji. Zresztą wielokrotnie pokazywałem też to, co zdobyłem na targu staroci właśnie i był tam Big Cyc, więc tym bardziej była to dla mnie naprawdę bardzo fajna niespodzianka. No ale cóż, tak jak wspominałem, no pogoda dzisiaj była taka od rana, że ta duża burza, ten ogromny deszcz trochę spłoszył sprzedawców, więc nie wszyscy pewnie przyjechali. Płyt było nawet sporo, ale no jak to na takim miejscu, to wiecie, no dużo było po prostu rzeczy typu niemieckie szlagiery. No a takich rzeczy ja nie zabieram ze sobą, więc to co przywiozłem już Wam zaraz pokazuję, ale nie będzie to duża prezentacja, ani długa prezentacja, więc pamiętajcie, każdy wtorek, 16-18, Radio Bemowo, to co zaraz Wam pokażę, pewnie też tam zagości, bo to są takie klimaty moje radiowe, więc zapraszam do audycji. No i teraz Wam pokażę to, co mam. I ta jedna, jedyna płyta, którą dziś kupiłem, zaraz ukaże się na ekranie, a Wy pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. Tradycyjnie dziękuję za to, że jesteście ze mną. No i to jest 69 rok. Moi drodzy, pierwsze tłoczenie w mono angielskie, brytyjskie. Marvin Gaye and His Girls. No i na tym albumie mamy właśnie duety z kobietami Marvina Gaye'a. Tammi Terrell, Mary Wells i Kim Weston, czyli gwiazdy wytwórni Tamla Motown. No i z tej wytwórni jest ta płyta. Całość budżetu nieprzekroczona dziś absolutnie. Zostało na kolejne wyjazdy, bo kosztowało mnie to całe 20 zł. Więc cena naprawdę super przystępna jak za takie wydanie. No i tak fajny też album. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. No i co? Trzymajcie się. Cześć. Lewo? Nie. Prawą zawsze robię. Cześć.